No, pięknie. W takim razie, gdzie tutaj jeszcze są kolejne namioty? Tutaj. Hej! Twardzi! Odbiorę ci strzępnicy do właściwych rozmiarów! Muszę przyznać, że naprawdę twardzi. Weź tego! Pusto. Co tutaj? Pusto. Serio? Obóz bandytów i prawie nic nie ma? Ludzie. Aż niespotykane. No, nic. O proszę, trochę kosztowności. To akurat jest mi na rękę. Ups, nie to. To. Sprzeda się, będzie profit. Tak? No, pięknie. No, pięknie. Przejrzyjmy sobie. Cóż to? Prosta sprawa. Te rzeczy jeszcze, bo o tym zapomniałam na śmierć. A tu jak widać również fajne rzeczy można znaleźć. To zaraz im Moen otworzy. To również i Moen się tym zajmie. Okej, okay, Imoen, bierz się do roboty. Co to było? To było. Dziękuję. Tu jeszcze. Przecudnie, Imoen, jesteś naprawdę... Kocham cię. Pięknie idzie. Będę musiała jeszcze więcej tak naprawdę dopakować jej... otwierania zamków. Ale póki co i tak jestem zadowolona z tego, jak ładnie sobie radzi. Nie wszystkie zamki daję radę otworzyć, ale jest ich wystarczająco dużo, żeby być w sumie zadowolonym. Co takiego? Niewielki przy tym wysiłek. Cicho! Prosta sprawa. Pięknie. Ty masz imię. I nic więcej. Czego? Znikam. Bo życia już na pewno nie masz. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za życie? Najwyraźniej mu się podobało. I tak. I moje. Ta? Czy tu jest pułapka w tej skrzyni? Abli wiedzą. Tędy. Serio. Tak. Smutek. Prosta sprawa. No, pięknie. Tu jest jakieś wejście do tego namiotu? What? Tak czy inaczej mamy dzień. A chciałam sobie odpoczywać. Można wyjść. Tu byłam. Tu chyba się nie da w żaden sposób. Nie? No raczej nie. No dobrze. Cała masa martwych bandytów. Niro, rozwinę ci poziom. Będę musiała kiedyś ci dać do procy, ale obawiam się, że to potrwa. I... czary. O proszę, masz dodatkowe sloty na czary. Tutaj też? Tutaj też masz dodatkowy slot. Jasne. Tu jeszcze nic. Tutaj...
Czy kolejne uśpienie? Sądzę, że tak będzie okej. Chwilowo. No. I odpoczynek. Cóż to? Zaatakujemy w nocy. No, pięknie. Przykro mi, przyjacielu, ale jesteś umówiony z kimś z dołu. Nic mnie nie obchodzi, kim jesteście. Za próbę wtargnięcia do namiotu Blazoka grozi śmierć. No to chodź, nie zamierzam wracać. Jesteście martwi, robaki. Mag, 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 mag. Nienawidzę magów. Tak? Równy z ciebie gość. Tak? Czym mogę pomóc? Sługa natury jest gotów. What is it this time? Mogę postrzec przednicy do właściwych rozmiarów. Potrzebujecie moich usług? Tak. O wszechpotęgo i władzo? Tak. Iman, nie daj się zabić. Cóż tu? You rang? Co takiego? Och, naprawdę. Nie mam do tego serca. Kłopotliwe. Tak? Imoen! Na ratunek, Imoen! Ubijecie tego gnola? Dziękuję. Czego chcesz? Poszło całkiem, muszę przyznać. Tak, zaraz się tobą zajmę, Imoen, spokojnie. Ups. Za momencik się tobą zajmę. Nie ma obaw. O. No już, Imoen, proszę cię. Czego? What is it this time? Uuu, łuk, jak miło. Oj, nie to, nie ty. Weź tego. Więc tak, gdzie są? O, właśnie. Ups. Przepełniony ekwipunek. Nie to. Wszystko kolorowe i mi się wydawało, że to jest jakiś... Ups. Proszę bardzo, tak będzie lepiej, mam wrażenie. You rang? Co my tu jeszcze mamy? Coś dla ciebie. Tylko... Właśnie, oddaj to jej. Weź sobie to. Zaraz będziemy wszystko identyfikować. Co takiego? W pierwszej kolejności... Porozmawiajmy sobie może z tym delikwentem. Ciężkie czasy nastały. A więc już czas, nieprawdaż? Czas na co? Mów jaśniej. Moja egzystencja, cóż by innego, wy jednak nie jesteście z nim w przymierzu, prawda? Nie, gdybyście byli, wyczułbym od was jego smrodliwą woń. Masz rację, nie jesteśmy służalcami Tazoka. Co się tu dzieje? Ta cała sprawa śmierdzi jak zdechły przed miesiącem szczur. Ot co? To nie są zwykłe opryszki. Część z nich należy do czarnych szponów, część zaś do chłodu. Ci ostatni są na poły tylko ludzką bandą, większość z nich to hobgobliny, a przewodzi im wielki spryciarz Ardenor Crash. No i są jeszcze inni, jak ten kapłan Mulahi, posłany by zatruć kopalnię Naszkel. Ogłosił się odrodzonym bogiem koboldów i uwierzyły weń legiony tych bezmózgich szczekunów, gotowych na śmierć na jedno jego skinienie. Mulahi nie żyje. Rozumiem, że pracował dla Tazoka. Pytanie brzmi, dla kogo pracuje Tazok? I w tym sęk pojmujecie Crash i Taurgosz. Kozan, przywódca czarnych szponów, obaj myślą, że on dostaje rozkazy od Zentarimów, a Tazok wcale nie zamierza temu przeczyć. Ale czarne szpony i chłód to bandyci. Krasują na szlakach handlowych, unikając miast i dlatego nic nie wiedzą. Ja jestem zwrót i dam głowę, że twierdza Zentil nie ma z tym nic wspólnego.
Skąd ta pewność? Upodobanie do ciszy nie jest jedynym powodem, dla jakiego noszę te miękkie ciżmy. Wzuwam je po to, by wiedzieć, komu nadeptuję na odciski. Nigdy nie działam przeciwko Zentarimom. Sam wybieram swoich wrogów, jak dotąd byli nimi członkowie jednej tylko bandy, Żelaznego Tronu. I proszę, teraz jestem więźniem Tazoka. Resztę sami sobie dośpiewajcie. Żelazny Tron. Gdzie możemy ich znaleźć? Tazok regularnie odwiedzał Knieje Otulisko i na waszym miejscu tam właśnie bym zaczął. W tej skrzyni są pewne dokumenty, którym też warto byłoby się przyjrzeć. Nadepniecie kilku osobom na odciski, mam rację. Możecie mi im przekazać, że Ender Sai was wysłał. See ya. Baw się dobrze. Nie daj się zabić. I'll do it. Ty, moja droga. O właśnie, potrzebowałam tych strzał jeszcze. Tutaj nie widzę nic więcej, tak po prawdzie. Dobrze, nie Imoen. Chodzi. Masz muszę cię wpierw zadanie? Podleczyć, bo... Nie wierzę, że miałabyś przeżyć, gdyby nagle miała rąbnąć w ciebie pułapka. I teraz właśnie. Jak to? Dobrze! Super. Jak miło. Przecież same skarby. O. No dobrze, pierw dokumenty. Tazoku. Zauważyłem, że tempo przywożenia żelaza nieco zmalało. Konieczne jest, byśmy otrzymali kolejną tonę rudy. Pogoń swych podwładnych i niech następna partia dotrze do naszej bazy w Knieje Otulisko w przeciągu następnego tygodnia. Musimy zebrać możliwie najwięcej rudy, zanim ogłosimy ultimatum. Sarewok pragnie również dowiedzieć się, co stało się z tą bandą najemników. Czy zostali zabici? Upewnij się, że już nie żyją. Sarewok bowiem nie życzy sobie innej odpowiedzi. Daveorn. Jasne. Tazoku, mam nadzieję, że wszystko dobrze idzie. Piszę, by przekazać ci instrukcje naszych zwierzchników. Powiedziano mi, że niewielka grupa może w przyszłości zaszkodzić nieco Żelaznemu Tronowi. Masz postarać się, by nie pożyli oni tak długo, by pokrzyżować nasze plany. Poproś o usługę zabójcę imieniem Nimbul. Z pewnością dobrze spełni swój obowiązek. Daveorn. Pięknie. Wiemy już, kogo wysłał... kto wysłał Nimbula na nasz kark. Zaraz, schowamy sobie te papiery. I proszę. Mulahej i Tazok okazali się jedynie marionetkami, ale tożsamość tego, kto nimi kierował, pozostaje tajemnicą. Jedno jest pewne. Komuś ogromnie zależy na twojej śmierci. Nie znasz jednak powodów, które nim kierują. Odpowiedzi musisz poszukać gdzie indziej. Dlatego trzeba ci się udać do lasów Cloakwood. What? Knieje Otulisko... Cloakwood. Tak, ale czemu... Czemu tu jest po polsku, a tam jest po angielsku? Okej, nieważne. Nie będę się nad tym zastanawiać, to szkodzi zdrowiu. Imoen, przeglądaj pozostałe rzeczy. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się stąd zabrać. I zaraz jeszcze dobiorę te rzeczy, które tutaj zostały. Tu jeszcze jest coś. O, tu. Serio. No dobrze. Niro. Dobrze, już. Zło się dzieje. Złota, co piękna takiego? Ilość złota, no, jestem pięknie. Zachwycona. Jej! What is it this time? Tym razem po prostu zwyczajnie w świecie te wszystkie zaklęcia zmienić na identyfikację. I odpoczywamy. Dziękuję. You rang? Niro, zaczynamy! Taniec z identyfikacją! Szatachrony przed ogniem, jasne, sprzeda się.
To może być dobry łuk. Dobry łuk dla Kiwana. Proszę bardzo. Perfetto. Mod bojowy plus jeden. Sprzeda się. Tarcza średnia też się sprzeda. To są po prostu strzały mrozu. To strzały plus jeden. Ładnie, cały kołczan. Kolejna strzała plus jeden. Bardzo, bardzo ładnie. Strzała kwasowa. A to są strzały przebicia, ile mnie pamięć nie myli, ale już nie mam zaklęć, co ciekawe. Och, jak mi przykro. Zapadają ciemności, a twój umysł odpływa ku przeszłości pełnej chwały. Umocniony obóz, chroniony ze wszystkich stron, pełen życia, ale i wiszącej w powietrzu groźby. Wędrujesz po nim, spotykając jego mieszkańców, ale równie dobrze mogłoby cię tu nie być. Twoje wspomnienia przerywa nagły podmuch wiatru, unoszący się wysoko ponad obóz i las. Wznosisz się ku jaśniejącemu słońcu i przez chwilę czujesz się niczym ptak, z dala od przyziemnych obowiązków. Jednak nagle ziemia odzyskuje władzę nad twym ciałem i teraz zdajesz sobie sprawę, że jesteś raczej kamieniem wystrzelonym z katapulty. Bez żadnego dźwięku ziemia przyjmuje cię niczym dziecko. Po chwili wszystko wraca do normy, a potem zdajesz sobie sprawę, że zmierzasz do wnętrza świata. Ściany wokół ciebie rozświetlają się powoli, z mroku wyłania się zarys jaskini, choć widzisz tylko na kilka metrów. Potykając się, robisz kilka kroków i stajesz twarzą w twarz ze swoim odbiciem. W kamieniu przed tobą wyryto wszystkie najdrobniejsze szczegóły. W ciemności rozlega się tajemniczy i rozbawiony głos. Taka pycha, wielki zdobywco, wcale ci nie przystoi, ponieważ istniejesz na kredyt. Oddaj byt, komu należy, i pogódź się za platą, kiedy jej zażądają. Z mroku wylatuje kościany sztylet i uderza prosto w pierś posągu. Lekko go tylko muska, a ty jednak czujesz ból, jakby cię rozdzierano w sztuki. Jesteś, kim jesteś, drwi głos. Tak więc można cię rozbić. Ponownie padasz w pustkę i odzyskujesz spokój. Dopiero kiedy się budzisz. Rankiem. Pięknie. Oczywiście muszą nas dręczyć koszmary, bo to by było zbyt proste, prawda? Takie uroki. I te rękawice, co to takiego? Dziedzictwo mistrzów. Tak mi się bardzo podobają te rękawice, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Ale muszę opróżnić ekwipunek troszeczkę i przy okazji, Niro, zidentyfikujesz, mam nadzieję, pozostałe rzeczy, o ile oczywiście będziesz miała taką możliwość. Przede wszystkim o ten sposób. To będziesz kosić, Sil? Jeszcze ktoś przechowuje coś do identyfikacji, czy nie bardzo? Nie. Mod bojowy plus jeden kolejny i kolejna pewnie tarcza. Plus jeden oczywiście. Pięknie. Noście może to, moi drodzy. Kto może oczywiście. Unieść. Okej. Może być, tak sądzę. Będzie dużo złomu do sprzedania. Te drobniejsze rzeczy przekażę
Kalidowi. Żeby się chłopak nie przeciążył. Tak? Niewielki przy tym wysiłek. Chyba nie mam tutaj nic więcej do szukania. Więc mogę sobie przejrzeć, przepraszam bardzo, dziennik. Zadania. O właśnie, Kiwan i Tazok. Co ciekawe, Tazoka tutaj nie było. A jednak zadanie zostało wykonane i całe szczęście. Ukryta baza w kniei otulisko. Ja. Będziemy musieli się tam dostać. Ale jeszcze nie w tej chwili. No i oczywiście jak widać jeszcze jest to zadanie niewykonane. Tazok i bandyci. O, to się w ogóle nie rozwija. Ruiny Firewine, tam też pójdziemy, ale jeszcze nie teraz. Ale na pewno zbierzemy nagrodę od oficer Wai. No, co byście zrobili? Dziękuję. Co takiego? W takim razie ja się wrócę do oficer Wai, zgarnąć kasę, która mi się należy i będę mogła zająć się pozostałymi questami. Pani oficer, no, gdzie pani pięknie. Jest? Zamierzam oddać skalpy. Dużo skalpów. Czy mogę wam towarzyszyć? No. To będzie całkiem pokaźna ilość złota. Tylko za odwiedzenie jednego obozu. Ale jeszcze nie będziemy kończyć questa z nią. To znaczy nie pogadamy z nią teraz. Z tego względu, że ona jeszcze będzie skupować od nas łby wyvern. A do tego celu musimy się udać niewielki przy tym wysiłek. Do odpowiedniego miejsca. Ale to jeszcze nie teraz. Wpierw zajmiemy się, sądzę, questem Niry, skoro już nas o to poprosiła. Muszę zerknąć. Co ty tutaj masz na stanie, bo już mam parę tysięcy. Mogę zrobić cokolwiek chcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Riposta Beruela. Pięknie. Ale nie, nie potrzebuję tego. Krótki łuk plus jeden. Dla Imoen sądzę, że to mogłoby być ciekawe. Zdecydowanie. Proca plus jeden dla na przykład Jaheiry albo naszej drogiej magiczki. Miecz plus jeden, mam wrażenie, że jeszcze jeden uda nam się zdobyć, więc na razie tego nie kupuję. Także spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Strzały jeszcze nie teraz, pociski też jeszcze nie teraz. Zbroja skórzana plus jeden, nie mam takiej potrzeby. Patrzę po prostu, co mamy. Jakie opcje? Może w ten sposób. Wojskowa kosa plus jeden. Sztylet jadu plus dwa. To jest bardzo dobra broń. Ale nie wiem... Imon, jakie ty masz miecz krótki, łuk krótki? Nie, to nie będziemy się bawić w sztylet. Ty też nie masz sztyletu, ty masz kij. Tu również kij. Oraz nieszczęsna maczuga, znaczy szczęsna czy nieszczęsna. O, już niebawem będzie level, pięknie. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Większość ekipy ma level 4 i Moen ma level 5, tylko biedna Jaheira została jeszcze na trzecim tu i tu, no ale cóż, koszt bycia dwuklasowcem. Mogę zrobić cokolwiek chcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Czy kupować te zbroje? Bo wtedy mogłabym dozbroić jeszcze jednego członka drużyny. Czy jednak najpierw zdecydować się na łuk dla Imoen?
Chyba najpierw pójdę po łuk. No. Łuk i proca. Łuk. Proca. Coś jeszcze? Chyba nie mam nic więcej, co bym chciała kupić. Chwilowo. To sprzedamy trochę rzeczy, których nie będziemy potrzebować. Mała tarcza. Wow. To już nie potrzebujemy. Tego również możemy się pozbyć. Nie widzę potrzeby, żeby to trzymać. Wow, całkiem niezła kasa. Toporki won. Oj. Sztylety do rzucania. Jasne, sprzedać. Co ty tutaj jeszcze masz? Nie oddam tych strzał, one są za dobre. No. W takim razie łuk ląduje u Imoen. Imoen. Proszę cię, dziewczyno. Idealna broń dla ciebie. Trafienia też tutaj się poprawiły, więc idealnie. Ty też masz magiczny łuk, więc po prostu na dodatek świetny łuk. Naprawdę los był dla mnie łaskawy. A proce... Tam... Kto na tej procy najwięcej skorzysta? Ty masz w procach? Masz w procach. A, no... Dobra, na razie ja hejra. To wywalę. Łuk mogę sprzedać w sumie. Mogę zrobić cokolwiek chcesz, ale niech to będzie wychwanie. Krótki łuk. Won. Czy jeszcze coś mi się gdzieś tutaj wala? Ja. Mnie to nie obchodzi. Przepraszam, chciałam wyjść. Niewielki przy tym wysiłek. Moja drużyna jest tak pięknie uzbrojona. Jestem zachwycona tym faktem. Prosta sprawa. Był to czyn prawdziwie szlachetny. Zakupy. Czyn szlachetny. Okej. Nie będę wnikać. Idę odpocząć moją szlachetną drużyną, a potem zajmiemy się questem dla Niry.